żeby wiedział, że go popieramy. Proszę o oklaski. Zwyciężymy! I Katowice, można powiedzieć, że są takim polskim Singapurem, ponieważ to tutaj powstają nowe wieżowce, nowe biurowce, nowe oferty pracy właśnie w nowoczesnych segmentach rynku, segmentach gospodarki. I Katowice przyciągają młodych ludzi, teraz to właśnie nie wyjeżdżają z nich, a młodzi ludzie przyjeżdżają do Katowic, żeby tutaj pracować i mam nadzieję, że dalej Katowice będą się rozwijać w tym kierunku. Jako muzyk praktykujący swój fach mogę tylko powiedzieć, że branża lubi jeździć do Katowic. Katowice rozpieszczają w doborze różnych miejsc, w których artysta może grać dany set w dobranej jakości, czyli Nospre, w MCK-u. Jest tych opcji dużo, można grać outdoorowo. W każdych blokach tematycznych naszego społeczeństwa, tego co oczekujemy, są zadania, które będziemy realizowali. Z takich nowości rozwój sieci basenów miejskich, te które mamy do tej pory są 3, kolejne 2 będziemy budowali w tych miejscach, gdzie jest największe zagęszczenie, tam gdzie te, które już mamy, już praktycznie nie wydalają, bo tak dużo chętnych jest na to, a więc rozdzielimy to sobie tak, żeby każdy miał swobodny sposób dostęp do basenów. Oczywiście wiele różnych innych działań, których ja tutaj nie zdradziłem podczas tej konwencji wyborczej, ponieważ one są zapisane i będziemy je przedstawiali w kolejnych naszych briefingach, gdzie będziemy mówili nieco szerzej, głębiej o jakie inwestycje nam chodzi. Szukaliśmy takich osób, które są aktywne, które działają, poświęcają swój wolny czas na rzecz naszych mieszkańców, organizują się w różne grupy, robią różne projekty i to był pierwszy klucz, z którego żeśmy skorzystali i potem oczywiście przekonywanie do tego, żeby jednak wystartować, bo też mamy świadomość tego, że przecież nie wszyscy ci ludzie wejdą do Rady Miasta, ponieważ to są kandydaci, z każdych list tylko kilka osób jest w stanie wejść. Mamy tego pełną świadomość, ale chcemy tą rodzinę utrzymywać, tą rodzinę ludzi aktywnych, którzy chcą działać na rzecz naszego miasta i to bez względu, czy ktoś będzie radnym, czy nie będzie radnym, ale będziemy starali się im sprawiać takie warunki, w których będą mogli swoje pasje, swoje działanie, społeczne działanie rozwijać. Thank you.